Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym komentujemy paradokumenty. No, what the fuck, Paweł, nie spodziewałem się, wow! I dzisiaj będziemy komentować paradokument pod nazwą Pamiętniki z wakacji. No trochę się stęskniłem, troszeczkę się stęskniłem. Zapraszam! Mój sen się spełnił. Wraz z moją rodziną będę sprzedawać na Wyspach Kanaryjskich pierogi. Jestem ostatnią osobą, która mogłaby się kogokolwiek czepiać o wygląd. Naprawdę ostatnią. Ale musieli przyznać rację, że ten koleś wygląda jak Makłowicz. Głęboka studnia. Dźwig. Jezus Marek, on zjadł tego pieroga. Nie jakby to było jedzenie. Jakby to był tlen. Życiodajny tlen. Próbujemy znaleźć szczęście na Gran Canaria. Myślę, że pomysł z pierogami się tutaj uda. Turyści je polubią. No tak, bo gdy się przyjeżdża na Gran Canaria, to od razu przychodzi do głowy. Idealne miejsce, no prawie. Jednej rzeczy brakuje. Pierogów. Na Gran Canaria przyjechała właśnie rodzina Maciejewskich. Włodek i jego żona Bożena chcą zostać na wyspie, żeby zbudować tutaj pierogowe imperium. Pierogowe imperium, pierogowe imperium, pierogowe imperium. Chociaż w sumie kto wie, może gdy pierwszy, wiecie, osadnik, pierwsza osoba, która przyjechała na Śląsk, też przyjechała z zamiarem, że stworzy tutaj węglowe imperium. I co? Udało się! Nie możemy ich krytykować, tak? Może za te 200-300 lat Kanary będą znane z tego, że są pierogowym imperium. I też za parę lat ludzie spoza Kanarów będą się śmiać, tak jak my się teraz śmiejemy ze Śląska, że tam się je tylko węgiel. To oni się będą śmiać, że na Wyspach Kanaryjskich je się tylko pierogi. Piękne co? Piękny pokój? Gdzie jest moje wyrko? Ja gdzie? Łóżko. Tutaj proszę bardzo. Tatuś ci tutaj już wszystko to przygotował. To jest moje łóżko i ja śpię z wami w pokoju. A jak? A co? Synek, musieliśmy oszczędzić na hotelu, okej? Okay? Przywieźliśmy właśnie 200 kg pierogów mrożonych w walizkach w samolocie, synek, no. No to kosztowało. Zapytam się was o wasz interes. Pytaj. Jak wy sobie to wyobrażacie? Przecież to będzie kompletnie bez sensu. Zobacz, jaka jest pogoda. Kto ci kupi pierogi ruskie? Moi rodzice są kompletnie do tego nieprzygotowani. Przecież kto tu na wyspie będzie jadł pierogi? Hiszpanie mają swoje frykasy. Małże, krewetki, ośmiornice. Leon, przestań, okej? Okay? Mówię ci, na Śląsku też by się nikt nie spodziewał, że węgiel taki sukces osiągnie. A patrz teraz, ludzie wpierniczają go jak delicję. No może nie jesteśmy do końca przygotowani, ale mamy 10 tysięcy euro kapitału i wierzę, a wręcz jestem przekonany, że wszystko nam się uda. Mamy sprzęt, zobacz kochanie, prosto z Polski, nasz profesjonalny. Patrz kochanie, mamy sprzęt, nasz mocny, prosto z Polski. Na sprzęcie jest napisane Made in China, ale nie, na to nie patrzymy, z Polski. Silny. Tu będziemy mieli naszą technikę sporządzania, a tu ocenę organoleptyczną naszych potraw. Nie podoba kochani, się? Kochani, chwileczkę, sprzęty zostawiamy, wszystko zostawiamy, bierzemy kąpielówki, stroje i idziemy troszeczkę na plażę, bo przyjechaliśmy tutaj na urlop. Kochana, słuchaj, myśmy tu przyjechali robić biznesy. Wyznaczam czas. Pół godziny. Ale to do plaży nawet w takim czasie nie dojdziecie, byczku. No naprawdę nie wiem, może niech rozsypią piasek w łazience, naleją wody do wanny i będą sobie leżeć na piasku przy wodzie, jak na plaży, jak na plaży zupełnie. W sumie dlaczego nigdy o tym czasie nie pomyślałem? Jak chce się poczuć na wakacjach, wystarczy nalać wody do wanny, rozsypać piasek. Wakacje! Ja to muszę gdzieś opatentować i zarobić miliony na tym. Rodzina Maciejewskich jest na plaży. Ich syn nie ma co robić i nudzi się. Jego rodzice zaś są bardzo pochłonięci planowaniem swojego pierogowego imperium. Taki cel sobie idiotyczny obraliście, że Ale zobacz, jak ojcu wypali ten interes, to będziesz miał wakacje cały rok. Nie wiem, dlaczego Leon neguje ten nasz pomysł. Sam to wymyśliłem. No właśnie, może o to chodzi, Włodzimierzu, że sam to wymyśliłeś. Może ty odneguję ten pomysł. Przecież to jest świetny pomysł na zarobienie wspaniałych, dużych pieniędzy. Noż cholera jasna, nic nie mogę tutaj znaleźć. Nie denerwuj się. Wiesz co, chodźmy, pójdźmy tam, zobaczymy, może ktoś zna hiszpański. Ale kochani, nie denerwujcie się. W słowniku języka hiszpańskiego nie ma po prostu jeszcze słowa pierogi. Sami możecie je stworzyć. Jesteście jak pierwsi kolonizatorzy Ameryki normalnie. Jakby trochę nieśli wiarę chrześcijańską i chrystianizowali nowe narody. Oni zamiast krzyża niosą pierog. Patrzcie na tą dobroć tego pieroga. Nie mówię ani po angielsku, ani po hiszpańsku. Ale przecież nie muszę. Na Wyspach Kanaryjskich jest naprawdę wielu Polaków. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, to po prostu się zapytam. Panie Włodzimierzu, Makłowicz też za bardzo nie mówi, a jakoś sobie radzi. Papryka. Włodek i Bożena postanowili znaleźć kogoś, kto ich zrozumie i przy okazji mówi po hiszpańsku.
Okazało się, że w restauracji pracuje kelner ze Słowenii, który trochę mówi po polsku. Jednak Włodek próbuje najpierw sam zamówić ser na pierogi. Nie rozumiem. No to może poprosimy znowu kelnera. Poproszę. Przepraszam. Einen Moment, bitte. Czemu on po niemiecku? Mama, tu się dzieje! Kolejna inwazja! Schlutkapfen. Komunikacja na stanie. Wiesz, także spokojnie, zaufaj mi. Wiesz, będzie dobrze. 15 euro za kilogram. Nie. 15 euro za kilo sera? Czy oni oszaleli? Gdybym wiedziała, że ser tutaj jest taki drogi, przywiozłabym go z Polski w walizce. I widzisz, Bożenka, mój pomysł, który rzuciłem na początku, żeby przywieźć od razu 100 kg pierogów gotowych z Polski, taki głupi się teraz nie okazuje, co? 12 za kilogram. Okej. Ale to my chcemy. Niech pan powie, że my chcemy 10 kilo. Jest super. W końcu udało nam się załatwić ten ser. A nie mówiłem nawet bez znajomości języka hiszpańskiego. Po zakończonej sukcesem misji kupienia sera na pierogi, Włodek z żoną szukają na plaży swojego syna. A tu synek już z babeczką siedzi, hot dogi z Orlena są jedzone, chillera utopia. Hot dogi? Przecież mieliśmy propagować nasze pierogi tutaj na wyspie, wszyscy się mieli rozkoszować. A co ty teraz wyprawiasz? No daj spokój, o co ci chodzi? Cały czas ciągniesz jakąś aferę, ty tylko byś o tych pierogach myślał, może z pierogiem się ożenisz. Człowieku, spokój się, nie rób przywału, to chciałem ci Kasię przedstawić. Dzień dobry, Bożena Maciejowska. Włodek, witam. Te hot dogi mamy od mojego taty, sprzedaję je tam. O nie, o Jezu, o nie, o nie. Oni się w sobie zakochają i teraz mamy takie dwie rodziny, które są w walce, jak Romeo i Julia. Jedna sprzedaje pierogi, druga sprzedaje hot dogi. Nie. Ja już widzę, do czego zmierza ten odcinek, ja już tutaj widzę. Jakby pan chciał, mogę państwa poznać z moim tatą. Mieszkamy tutaj od kilku lat, on prowadzi też tutaj biznes, więc może mógłby wam jakoś pomóc. No ja nie mogę w to uwierzyć, kochana, no ale co taki parówkarz może mi doradzać? Co taki parówkarz może mi doradzać? Ja jestem profesjonalnym pierogarzem! Ja tak naprawdę się na gastronomii w ogóle nie znam. Czy to naprawdę tak wygląda? Czy to tak naprawdę wygląda? Ludzie, którzy robią hot dogi, nienawidzą się z ludźmi od pierogów. Ludzie, którzy robią klopsy, nienawidzą się z ludźmi od lasagni. Niech ktoś naprawdę napisze, czy tak to wygląda. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował jakiejkolwiek pomocy. No ale jeśli trzeba, no to pójdę tam. Włodek poszedł w końcu do ojca Kasi. Postanowił poznać konkurencję i ma nadzieję dowiedzieć się czegoś o robieniu interesów na Gran Canaria. Słuchaj, będziemy tutaj sprzedawali na Gran Canaria pierogi, wiesz, własnym farszem z naszą recepturą. No serio, gdy jadę na wakacje na Gran Canaria, nie chcę spróbować miejscowych smakołyków, jakichś tam, nie wiem, ośmiornic, małż czy coś innego. Ja chcę pierogi! Pierogi chcę! To fajnie, że chcę otworzyć coś swojego, ale muszę ich ostrzec, że to nie takie proste. Jeszcze te pierogi na Gran Canaria. To może się nie udać. Ale i tak to nic nie da, przecież dobrze wiesz, jaki jest ojciec. Czego mu nie powiesz, to on i tak się zawsze... Pierogi w garku, no faktycznie właśnie, to głupie, nie? No tak, że wiesz, musi to się porozmawiać. Musi. A to nie jest ojciec? Zapraszam na promocję! Chwila, ale czy... Co on sprzedaje? Przecież oni jeszcze żadnych pierogów nawet nie wyprodukowali, no nie? Co on tam sprzedaje? Włodek jest w 100% zaangażowany w rozreklamowywanie swojego biznesu. Wprawdzie na Gran Canaria nie ulepił jeszcze ani jednego pieroga, jednak chce, by firma Maciejewskich była znana, zanim ich produkt wejdzie do sprzedaży. Leonowi wstyd za ojca. Chłopak nie chce uczestniczyć w kampanii reklamowej. Maciejewscy, jedz pierogi, będziesz miał... Co? Zgrabne nogi. Ten slogan przypomina mi takie typowe koszulki z nadrukami, które zawsze można było kupić gdzieś nad morzem w Władysławowie czy w innym Gdańsku z napisem PIWO TO MOJE PALIWO! To ten slogan to podobny jest ten slogan do tych koszulek. Proszę państwa, polskie pierogi prosto z Polski! Przyjechała do was rodzina Maciejewskich, pierogi własnej roboty! Pierog polski! Nie no, pani Bożenko i panie Włodzimierze, ja nie chcę jakby rozbijać tej wizji państwu, ale tam nie wszyscy mówią po polsku, byczku! Nie wszyscy! Jakbyście chociaż tą reklamę po hiszpańsku robili, a po angielsku to już zupełnie by było super. A tak po polsku... Chociaż też kontynuując jakby z poprzednich odcinków nasze doświadczenie, na tych wyspach 90% osób to Polacy, więc w sumie może
może jednak mają rację, może to ma sens jednak ta reklama po polsku. Drodzy Państwo, a to co Państwo widzicie, to polska krowa lowa lowa. A polska krowa co oznacza? Ludzie, jedzcie pierogi, będziecie mieli znowu zdrowe nogi. Najlepsze, a najlepszy jest polski ser. Ej, what the fuck, czajcie, co? Co nam powiedział? Najlepszy jest polski ser. O ty, słyszeliście, co on tutaj powiedział? No sobie w poprzedniej scenie widzieliśmy, jak zamawiali ser z Hiszpanii, a teraz reklamuje, że najlepsze polskie pierogi i polski ser. Zabiję, Nie wolno kłamać, Jezu, nie wolno, przestańcie. Gdy inni wypoczywają i bawią się podczas swoich urlopów u Maciejewskich w pokoju, trwa praca. 10 kg sera, które zamówił Włodek, już do nich dotarło. Niestety w związku z tym pojawiają się kolejne zgrzyty. I patrzcie, okaże się zaraz, że się Włodek trochę pomylił niestety, bo nie zna hiszpańskiego. I zamiast białego sera do pierogów na słodko zamówił mozzarellę. Słuchaj, kupiłam sobie farbę do włosów. W farbie są rękawiczki jednorazowe. No. I mamy woreczki do lodu. Aha. Spróbujemy ten ser przełożyć w te woreczki i wtedy takie ilości upchniemy być może do tej małej lodówki. Bożena! Jaki ty masz wielki łeb, prawie tak jak mój. Generalnie geniusz, ale do poziomu Włodka nie dosięgasz jeszcze. Może za 30 lat nauki, może wtedy tak zaczniesz delikatnie dosięgać, ale jeszcze nie teraz. To się roboty, wszyscy, raz, dwa, trzy. Szybko. Przestań, myłeś ręce? Myłem. Dawaj, woreczek, raz, dwa, trzy. Założę bluzę. No co, musiałem założyć bluzę, zimno mi jest, okej? Okay? Ciary mnie przechodzą, jak widzę Januszy biznesu. Słuchaj, Bożena, dzwonił ten facet, wiesz? Ten od tego samochodu, ten właściciel. I on jest, słuchaj, w szpitalu na 2 tygodnie, wyobrażasz sobie? No więc załatwione. Jutro, słuchaj, jego pracownik przywiezie nam samego rano ten samochód. I będziemy mogli zacząć działać. Ale czy ty jesteś niepoważny? Przecież nie możemy tak w ciemno przelewać takich grubych pieniędzy. Prawda, nie możesz wysyłać komuś takiej kasy, jeżeli nawet go na oczy nie widziałeś. No nie, no tego to już dosyć, naprawdę. Ja tylko cię proszę, żebyś nie był aż tak naiwny. Powtarzam ci drugi raz, nie możesz tego zrobić, przecież to będzie idiotyzmem. Idiotyzmem było nieprzywiezienie 100 kg pierogów w walizkach w samolocie. To był idiotyzmem. Teraz cokolwiek robicie, to już whatever. Nie pyskuj! Przecież wiesz, że ja się znam na wszystkim najlepiej, a nasze imperium musi działać! Imperium! Jezus Maria, wyobraźcie sobie scenariusz, że rzeczywiście im się udaje. Tworzą to imperium pierogowe i to imperium pierogowe przejmuje całe Wyspy Kanaryjskie. I ten Włodzimierz na koniec stanie na jakiejś wysokiej górze, spojrzy na swoje imperium i zapłacze, albowiem nie było już więcej nic do zdobycia. Wiecie, czyj to cytat? Jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu, pochwalcie trochę wiedzą, smurt. Tato nie może się tak zachowywać, przecież to głupie przesyłać taką ilość pieniędzy obcej osobie. On nawet nie wie, jak ten samochód będzie wyglądał. Zupełnie go nie rozumiem. Mam nadzieję, że to maluch będzie. Rodzina Maciejewskich chce na Gran Canaria zbudować pierogowe imperium. Cała trójka idzie kolejnego dnia na parking obejrzeć samochód. Wiesz co? Naprawdę ci się ten samochód podoba? Że tutaj nie ma tej, wiesz, żebyśmy mogli sprzedawać. Słuchaj, spokojnie, spokojnie. Tutaj, słuchaj, wytniemy takie okienko duże. Oni chcą ciąć diaksem ścianę tej przyczepy. Jakby tutaj nie ma żadnego w ogóle żarciku. Chcę, żebyście się po prostu zakodowali to w umysłach swoich. Oni chcą ciąć diaksem ścianę tej przyczepy. Okej, możemy iść dalej. Z tą, wiesz, podnoszoną taką klapą. No i znowu czekaj, koszty. Czekaj, ja jestem przygotowany, to nie jest tak hop. Zobaczcie, kochani. My się teraz śmiejemy, a architekci tak projektują budynki. Dokładnie w ten sposób. Odręcznie rysują sobie budyneczek, a potem budują. Przecież mówiłem im, że to jest pewna sprawa. A oni bez przerwy mają jakieś wątpliwości. Już nie mogę tego znieść. Przecież, żeby zarabiać, to najpierw trzeba inwestować. Tato ma kolejną zabawkę, samochód. Mi się jego pomysły w ogóle nie podobają, no ale co ja mogę z tym zrobić? Ten w sumie pomysł ze stworzeniem Imperium Pierogowego w sumie tak tragicznie to znowu nie jest, no nie? No bo wyobraźcie sobie, są dwa możliwe scenariusze tej sytuacji. Pierwszy, uda im się, zrobią miliardy dolarów i w ogóle będą szczęśliwi, bogaci, wow. Przesuń się, panie Jeff Bezos, nowi najbogatsi ludzie na świata idą. Lub drugi scenariusz, nie wyjdzie im, nie będą w ogóle sprzedawać tych pierogów, ale pod koniec dnia może nic nie zarobią, ale zostaną z pysznymi pierogami, które będą mogli zjeść. Tutaj nie ma przegranych, to jest win-win situation. Jezu, jak ja bym się chciał znaleźć w takiej sytuacji. Zamknięty pokój, w tym pokoju ja i na środku leży 100 kg cieplutkich pierożków. Tak, jaz, queen.
Włodek wpadł na pomysł, by przygotować promocję. Dziś startują ze swoim biznesem. Cała rodzina przygotowuje w pokoju pierogi. Włodek jest podekscytowany. O, jaki ja jestem fantastyczny. Jest Włodek. Włodek to chyba mój spirit animal. Za każdym razem, naprawdę, gdy spojrzę na swój kanał na YouTube, mam takie: jaki ja jestem genialny. Mamy coś wspólnego z Włodkiem, mamy coś wspólnego. I najlepszy z najlepszych. I jak ktoś pomyśli, że jeszcze ktoś może być lepszy, to już nie może być. Bożenko, dzisiaj mi się śniło coś takiego. Tobie się codziennie coś śmi. Codziennie coś lepszego. Krój te cebulę. To nawet nie są sny. Stary jest po prostu namaszczony przez Boga. To są wizje nadane przez Boga. Bóg chce, żeby Wyspy Kanaryjskie stały się imperium pierogowym. A, i teraz będzie pierogos. Kreweto. Nie, to jest? Mule. To wiesz, jak je nazwiemy? Jak? Let me guess. Krewetos mulos. La mulowe. Mulowe. Moje lepsze. Moja nazwa lepsza była. Moja nazwa była zdecydowanie lepsza. Jeszcze jakbyśmy do tego dali coś takiego, nie wiem co to za bardzo jest, ale będzie wszystko im smakowało. Wiesz, będą nam jeść z tych talerzy. Na pewno będzie smakowało. Będą to połykać. Mogę iść na plażę? I do tego jeszcze dodamy znowuż. Przepraszam, kucharz. Jeszcze na te pierożki, jeszcze trochę cukrem posypiemy. Nutelli, łyżeczka na te mule. I może, o, żelki Haribo posypiemy na górę. Jezu, jaki ja jestem genialny. Mój Boże, nie wierzę. Mój geniusz mnie przeraża. Byłbym wspaniałym kucharzem. Umówiłem się z Kasią i chciałbym się z nią spotkać. Kasia, a biznes? No proszę Ale cię, mnie ten chłopie. Twój biznes nie obchodzi, nic innego dzisiaj nie robię, tylko kroję, wybieram cebulę, Bożena, trzymaj mnie, bo mi wszystkie pomysły przez niego wylecą z głowy. A ty wiesz, że ja jestem najlepszy. Tak, czy ty jesteś ze mnie dumna? Tak, oczywiście, ale pozwól mu, niech już dzisiaj idzie, jest młody, niech idzie, odpocznie. Nie, dobra, co ja w ogóle oglądam? A znacie takiego mema? Co ja patrzę? Nie, no ja naprawdę nie wiem. Z reguły to jest jedna z dwóch opcji. Albo słaby scenariusz, albo słaba gra aktorska. Tym razem mamy te dwie opcje naraz. Co tu się odwala w ogóle? Mój ojciec zwariował, masakra. Co mi tutaj urzniaka? Ja jednak bym wolał, żeby one były cieńsze. Tak? Nie uczyć Robisz pirogu. Tak jak twoja mama. Za grube są, Bożena. Bożena, przecież to za grube są, zbyt duża strata ciasta. Myślenie ekonomiczne. Ten pan już planuje ekspansję na Wyspach Kanaryjskich. Widzieliście ten McDonald's na rogu? On go przejmie zaraz. Imperium pierogowe, los pierogos, przejmie ten McDonald's. Włodek rozpoczyna realizację swojego wielkiego marzenia. Razem z żoną rozłożył stoisko z pierogami. Jednak na razie nie udało mu się załatwić samochodu, więc rozłożył się na przenośnym stoliku. Jak na razie brak chętnych na jego przekąski. No ja nie wiem, dlaczego nikt nie chce kupować tych pierogów. Naprawdę nie rozumiem. Może dlatego, że Włodek rekin biznesu ceni sobie 30 euro za talerz tych pierogów. Realizacja marzenia nie idzie tak łatwo, jak myślał Włodek. Cały czas próbuje przekonać turystów i mieszkańców wyspy, że jego pierogi są wspaniałe. Włodek, misiaczku, to nie pierogi są wspaniałe, to ty jesteś wspaniały, najwspanialszy. Hiszpanie nie znają się na tym, co jest dobre, ale ja im jeszcze pokażę. Polskie pierogi, to jest to. Jak nie będą Hiszpanie chcieli jeść tych pierogów, to ja ich zmuszę, żeby jedli te pierogi. Włodek bardzo się stara, by sprzedać choć jedną porcję pierogów. Jednak biznes nie idzie po jego myśli. Tymczasem podchodzi do stoiska Hiszpanka. Okazuje się jednak, że nie chce kupić polskiego specjału. Co to jest? Nie masz pozwolenia? No, mire, tienen 20. Ale tu trzeba mieć pozwolenie? 20 minut. Co ta pani mówi? Para. Że mamy to wszystko posprzątać i się stąd wynieść, bo dostaniemy karę. Jakie znowu pozwolenie? O czym ta kobieta mówi? Przecież my chcemy sprzedawać tylko polskie pierogi. No a każdy wie, że na polskie pierogi nie trzeba mieć pozwolenia. Co innego, jakby się chciało sprzedawać burgery. To wtedy trzeba mieć pozwolenie, trzeba. Ale pierogi... Głównie dlatego nie trzeba mieć na to pozwolenia, bo i tak tego nikt nie kupi. Więc szansa na to, że ktoś może się zatruć tymi pierogami, które nie mają pozwolenia i nie są w żaden sposób kontrolowane przez sanepid, jest zerowa po prostu. Maciejewscy nie sprzedali ani jednego pieroga, ale Włodek nie poddaje się. Wieczorem umówił się z mężczyzną, który ma mu przekazać kluczyki do samochodu. Włodek wpłacił na ten samochód już 5000 euro, będąc jeszcze w Polsce.
Pozostałe 7 tysięcy ma ze sobą. Pana, hola. Tengo la llave. ¿Tienes el dinero? Są tu. O, i od razu widać, że temu mężczyźnie można zaufać. Koszula rozpięta aż do pępka, włosy na żel, taki rozdygotany jakiś, jakby coś się nawciągał. Pera, pera, bello, bello, bella, bella, proszę, proszę, dziękuję. Godny zaufania człowiek, ja bym od razu mu dał te 7000 euro bez żadnych pytań. A, no plus fakt tego, że właśnie Włodek kupił samochód bez jakiegokolwiek papierka, bez podpisywania czegokolwiek. Po prostu dał gotówkę, dostał kluczyk i cały interes, cały biznes. Będą z tego kłopoty, będą z tego kłopoty, byczku, będą kłopoty. Gracias. Widzisz, nie ale mówiłem. Jakie potwierdzenie, kobieto, nie rób mi tutaj wstydu. No to jest inna mentalność, dałeś. To jest sprawa między mężczyznami. Nie denerwuj się, wiesz, że ja od początku do końca doprowadzam sprawę, także chodźmy. Jesteś pewien? Tak. Kochana, chodź. Teraz robimy sobie taką ankietę, kochani. To jest ten moment, w którym wy piszecie w komentarzu tak albo nie. Czy sądzicie, że kluczyk, który właśnie Włodek kupił, pasuje do tej przyczepy? Odpowiedzcie tak lub nie w komentarzu. Jestem absolutnie pewien, że nie pasuje. Jeszcze tej samej nocy cała rodzina idzie na parking, by odebrać swoje auto. Wydali na niego 12 tysięcy euro. O, wy kobiety, Bożenko, pozwól mi ten kluczyk, przejdź tak, tutaj, na proszę. Pewno, no to spróbuj. Ależ absolutnie nie ma takich możliwości. I co? No rzeczywiście, nie pasuje. No faktycznie, ale no. Wiecie co? Spokojnie. No. Dzisiejszego dnia były takie upały, że mogło coś się tutaj stać. Nie chcę mi się wierzyć, że słońce stopi zamki. Nawet mi nie szkoda Włodka. Nawet mi go nie szkoda. Zasłużył sobie. Ale też spokojnie, kochani, spokojnie. Nie martwcie się. Wiem, że części z was może być szkoda tej całej rodziny i tak dalej. Nie martwcie się. Dobra, może zostali oszukani. Może stracili 12 tysięcy euro. Ale jak już to imperium pierogowe rozkwitnie, to oni sobie kupią 30 takich aut. 30. I wiecie co? To nie jest najlepszy element. Najlepszym elementem tej historii jest to, że kupią sobie 30 tych aut i każde w kształcie pieroga. No nie wchodzi, no. Nie pasuje. Wiesz co, nie denerwuj mnie, może gość się pomylił. Spokojnie, po prostu, spokojnie, jest jeszcze jedno rozwiązanie, chodźcie. Wybij szybę, Włodek, wybij szybę. Abonent niedostępny. No nie, weź, no nie żartuj. Teraz to już jestem na 100% pewien, że zostaliście oszukani, a od samego początku wam powtarzałem, że z tym kolesiem jest coś nie tak. Od początku mówiłam Włodkowi, że powinien wziąć te pokwitowanie, a tak co, 12 tysięcy euro, było i nie ma. Nie ma żadnego pokwitowania, że daliście mu tyle pieniędzy. To nie może być prawda. Jak? Jak z moim geniuszem takie coś mogło się wydarzyć? To nie może być prawda! Co za porażka. Gość nas wrobił. 12 tysięcy euro puszczone w błoto. I co ja mam teraz zrobić? I don't know, boss. Może zacznij słuchać żony? Ona się wydaje mądrzejsza od ciebie. Kolejny dzień. Bożena jest na promenadzie wraz z Leonem i Kasią. Nagle pojawia się Włodek. Po wczorajszej porażce nie poddaje się. Zorganizował tańszą alternatywę dla samochodu. Rower z lodówką, z którego również można sprzedawać pierogi. Ja wam mówię, zaraz się okaże, że Włodek kupił ten rower od jakiegoś faceta i okaże się, że ten facet nie był właścicielem tego roweru i że to jest kradziony rower. Policja zabierze Włodkowi rower, ale nie martwcie się, nie martwcie się. Włodek w następnej scenie przyjedzie na deskorolce tym razem. Na deskorolce będzie sprzedawał pierogi. Ale to ma być w ogóle reklama? Ubieraj, ja się na tym znam najlepiej. Słuchaj, całe życie utrzymuję. Zrób coś w końcu dla naszej firmy, człowieku. To będzie bardziej antyreklama niż reklama. Słuchaj, nie deliberuj, nie deliberuj. Czy ty też masz coś do powiedzenia, moja droga, czy nie? Panie Maciejewski, to jest kompletne wariactwo. Ha, 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 akurat ciebie to ja słuchał nie będę. Ciebie, Kasiu, akurat słuchać nie będę. Ty jesteś córką tego potentata hotdogowego. Nie odzywaj się. Nie obchodzi mnie wasze zdanie. Wystarczy, że założyłem koszulkę, nic więcej. Przestań tu za nic więcej mną nie już. Nie, ja to wystarczy. Cieszę się, że założyłem koszulkę. Informować. Otóż napisałam fantastyczną piosenkę. No, a jaką? Za chwilę się przekonacie. Załoga, los pierogos, za mną, promocja! Pierogi roll out! Bardzo proszę, promocja pierożków. Bardzo proszę, proszę. Do spróbowania tych pyszności. Bardzo proszę. Pierogi, produkt boski. Grunt to dobra promocja, dlatego wymyśliłem
Teotologa i stworzyłem taką fantastyczną piosenkę. Ja nie doceniłem Włodka i jego schizofrenii. On stracił kontakt z rzeczywistością. Pomóżcie mu, to jest jego władzą pomoc. Jakby miał możliwość, Włodek by właśnie krzyczał Łabalabadabdab. Wiesz co, jak zobaczyłam ten twój pomysł, to się nawet ucieszyłam, ale sam widzisz, nic nie schodzi. Zawsze mnie wspierasz. Włodziu to ma fajne pomysły, no ale ten niestety nie wypalił. Nikt nie chciał brać pierogów. Nie wiem, co będzie z tym naszym biznesem tutaj. Halinka Włodziowi odwaliło tych pierogów, rozumiesz? Uderzyła mu soduwa do łba. Halinka, tego musisz ocalić. Pomóż mu, Halinka. On się uzależnił od pierogów. Wieczór. Promocja pierogów trwa. Niestety turyści nie są nimi zainteresowani. Włodek zauważył, że na Gran Canaria świetnie sprzedają się lody. Postanowił zatem zrobić swoje. Lody z mrożonym farszem pierogowym. Musimy przyznać jedno. Włodek naprawdę ma wielki umysł. On jest genialny. Kto z was by wpadł na to, żeby zrobić lody o smaku pierogów? Przecież Włodek jest Elonem Muskiem Polski. Nim się obejrzymy, miną może 2 tygodnie i Włodek stworzy auto, które nie jest zasilane prądem, gazem czy benzyną. Auto, które jest zasilane farszem pierogowym. Ja naprawdę podziwiam, jak ta jego głowa jest w stanie pomieścić taki geniusz. Proszę państwa, proszę, witam serdecznie. Panowie, zapraszam. Lody z farszem pierogowym, z farszem do roboty. Ale drodzy panowie, no jak to? Posmakujcie, przecież one są bardzo dobre. 3 tygodnie. Nim się obejrzymy znowu, 3 tygodnie miną. Rakiety SpaceX będą zasilane farszem pierogowym. Tyle sera, tyle farszu i wszystko to śmieci, aż żal mi na to patrzeć. Muszę jak najprędzej Włodkowi wybić ten pomysł z głowy o pierogach na Kanarach. Oj, Bożenka, ja mam dla ciebie złą wiadomość, trochę już za późno na to. Ja bym generalnie Włodka spisał już na straty. Po prostu zabierz syna i uciekajcie stamtąd, zostawcie go. Hiszpanie w pewnym momencie się zreflektują i po prostu zamkną Włodka w jakimś wariatkowie. A wy wracajcie do Polski, Bożena, rozpocznij nowe życie, znajdź jakiegoś nowego mężczyznę, miłość życia. Włodka już się nie da uratować, wybacz mi, ale no... Tego samego wieczoru Maciejewscy spotykają się ze Stefanem, żeby porozmawiać o biznesie. Mężczyzna chce sprowadzić Włodka na ziemię. Powinien zacząć handlować kotletami schabowymi, mielonymi, jakieś tam inne i podejść pod klienta. I wtedy ja rozumiem, że coś jest okej, bo tutaj w tej chwili to jest... Moim zdaniem padało. Ale Stefan, ja też myślałam o takich kotletach, Janisz, jak mówisz, ale nawet mu nie mówiłam, bo on to nie jest. Bo on jest bardzo uparty, wiem to. Ale przestańcie. Włodek przesadza. Uważam, że kotlety to równie dobry pomysł jak pierogi. Życzyłabym sobie, żeby w końcu przejrzał na oczy. No ale pani Bożenko, no umówmy się, jedna sprawa. Z kotletów nie zrobisz lodów, tak? A z pierogów? Owszem, to jest jeden wielki plus pierogów, można z nich lody robić. Słuchaj, tam facet mieszał czekoladę z chili. Słuchaj, jaki oryginalny pomysł, zrobił na tym kasę. I ja też bym tak chciał, rozumiesz? Nie wiem, czy Włodek udaje, czy jest taki głupi. Proszę pana, on zatracił się w swoim szaleństwie. Co, chciałeś zrobić ze mnie głupka? Wiesz co, dam ci jedną taką radę, posłuchasz mnie po przyjacielsku? Słucham. Posiedź tu chwilę, zastanów się nad tym wszystkim, a my Bożenko zatańczymy na to. Tak, to jak to z konkurencją będziesz tańczyła? Włodek, twój syn od godziny Kaśku tam za tobą wywija. Noc chyli się już ku końcowi. Stefan został jeszcze w dyskotece, bo spotkał tam kolegę. Jednak Maciejewscy są już zmęczeni i chcą wracać do domu. Jak rower wziąłeś i przywiązałeś do płotu? No tak, tutaj niedaleko. Jak można być tak nieodpowiedzialnym i przypiąć wypożyczony rower do płotu? Ja już go kompletnie nie rozumiem. Bożenka, zaczekaj. Gdzie jest rower? O Jezu. Tak jak mówiłem, jutro Włodek na deskorolce przyjedzie. Los pierogos Maciejewscy. Spadajcie z wyspy, nie chcemy was tu. Od początku mi się ten pomysł nie podobał, ale nie mogłam się sprzeciwić mężowi. Ja mam wszystkiego dosyć, to jest koniec! Koniec! Bożenko, mama ma rację, weź sobie tą kartkę. Bożenko, zaczekaj! No co wy wyprawiacie? Nie zostawiajcie mamo, mnie tak! Mamo, poczekaj! Bożena! Rozwój pierogowego imperium jest zagrożony. Ktoś grozi Maciejewskim. Jednak Włodek jest nieugięty. Na przeprosiny za wczorajszą sytuację przynosi żonie serce.
Z pierogów. A, widziałem z pierogów, tak! Zrobiłeś dla mnie serce z pierogów? Tak, kochanie, dla ciebie. Ach, ten Włodek. Jestem ciągle zła na niego. Ale on wie, jaką mam słabość do pierogów. Włoduś, mua! Ale te serce z pierogów mnie ujęło. Chwila, serio, mówicie, to serce zadziałało? No Jezu. I mogę śmiało iść na plażę do Kasi i tato ma dzisiaj urodziny. Naturalnie, Leon. Idź, dzisiaj mamy dzień high life'u. Słuchaj, baw się i używaj. Dobra, dzięki. To kochana. Bawcie się dobrze też. Dziękujemy okay. Tobie, kochana. Zdaję sobie z tego sprawę, że niełatwo będzie uratować ten interes. Ale to nie czas na myślenie o tym. Skoro jesteśmy na wakacjach, powinniśmy się bawić i używać. A o biznesie pomyślimy jutro. Ale nie taki zwykły. To jest tort z pierogami. Ja pierniczę. I tort z pierogami jeszcze. Tort z pierogami! Wy to widzicie? Tort! Wszyscy lubią tort! W ogóle ostatnio oglądałem taki serial animowany, dość śmieszny, i tam taki naukowiec zamienił się w pieroga. Rozumiecie? Naukowiec z wyjątkowo dużym IQ zamienił się w pieroga. Mówię wam. Najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem. Popił w klej, super podcast, chłopaki! Zabiłeś Pawła! On wygląda naprawdę świetnie, to cię tak smakuje. Spróbuj, proszę bardzo, czekam na twoją opinię, która jest dla mnie bardzo cenna. Jeszcze masz ciekawy, wiesz? Jak? No słuchaj, delicja. Naprawdę? Włodek jest sam zszokowany swoim geniuszem. Fantastyczny, genialny, najlepszy z najlepszych. Najlepszy. Mam na ciebie propozycję. Dostępiłbym ci może kawałek restauracji. O. I byśmy może wspólnie spróbowali popracować tutaj. Co ty o tym mówisz co? Poważnie? Nie no, Włodek, nie zgadzaj się. Nie zgadzaj się, to konkurencja, to jest koleś od hot dogów. Włodek, nie możesz się zgodzić. Myślałem, że mi się przyśniło. Jak Maciejscy przyszli do mnie z tą górą pierogów. Ale to było naprawdę dobre. No cóż, trochę Polski na Gran Canaria. To było super. Włodek jest szczęśliwy. Jego pierogowe marzenie spełniło się. Jezus Maria, imperium pierogowe, ja nawet nie wiem. Zamiast rozkoszować się urlopem, nadal zajmuje się komponowaniem pierogowych zestawów. Jednak Zofia jest zaniepokojona pismem, które otrzymali. Muszą opuścić lokal, w którym mieszkają. Spokojnie, Bożenko, już ci wszystko tłumaczę. No mam nadzieję, bo trochę jestem zaniepokojona. A więc tak, kochana, słuchaj. Samochód, reklama, rower, muzyka. Promocja, no to wszystko przecież kosztowało, słuchaj. No niestety, ale słuchaj, nie martw się, bo spotkałem całkiem niedawno właściciela tego mieszkania. Bożenka, nie martw się, spotkałem ostatnio właściciela tego mieszkania, u którego wynajmujemy, na ulicy go spotkałem, zapłaciłem mu 10 tysięcy euro i to już jest nasze mieszkanie. Co, mówisz, Bożenka, co? To wcale nie był właściciel, tylko jakiś randomowy człowiek, któremu dałem pieniądze? Aha. Bożena grozi mężowi rozwodem, ponieważ ten przepierdziela wszystkie oszczędności. Włodek natomiast zaczyna obawiać się upadek swojego imperium. Gdzie jest tato? Jakoś tak dziwnie wyglądasz. Pokłóciłam się z tatą. A on na pewno kreuje te swoje kompozycje w pokoju pierogowe. Barwne bukiety smakowe pierogowe. Muszę ci coś powiedzieć. Wracamy do Polski. Co? Wracasz ze mną do Polski. Ja nigdzie nie jadę. Słuchaj, ojciec wycofał kaucję z mieszkania. Mieszkanie przepadło, nie mamy gdzie mieszkać. I pieniędzy też już nie mamy. Ale powtarzam ci, nie mogę teraz wrócić, nigdzie nie jadę. Poznałem Kasię, wczoraj się całowaliśmy, naprawdę mi na nie zależy. Mama, poznałem Kasię 3 dni temu. Całowałem się z nią. Wiesz, co to mama oznacza? Zgadza się. Chcesz już spędzić życie i tutaj zamieszkam. Będę do końca życia tutaj z nią, rozumiesz? Matka wrzęca mnie tutaj przesiadam. Nie rozumiem już tej mojej rodziny. Najpierw problemy z Włodkiem, teraz z Leonem. Ja już tego dłużej nie wytrzymam. Jeszcze muszę się zbierać, bo za niedługo mam samolot. Tymczasem Włodek chce otworzyć w barze u Stefanów stoisko, gdzie będzie oferował pierogi. Jednak nowe zestawy pozostawiają wiele do życzenia. O co, dziecko jesteś? O co ci chodzi? O co ci chodzi? No jest problem, poważny problem. Co się stało? Słuchaj, moja żona powiedziała, że wyjeżdża do Polski. Nie możliwe. Powiedziała tak, powiedziała, że już koniec, że ona nie chce słyszeć o tym biznesie, że już jest tym wszystkim zmęczona. No powiedz, Stefan, co ja mam zrobić? Włodek, ja wiem, że musisz wybrać między teraz żoną i pierogami, ale spójrz na to z tej strony. Pierogi nie kłócą się z tobą. Nie podważają twoich decyzji. Pierogi są po prostu. Słuchają i rozumieją. Wybór jest prosty, Włodek. Stefan uświadamia Włodka, że popełnia błąd. Lord Włoder porzuca więc swoje imperium i wybiera rodzinę. Słuchaj, nie wierzę ci, słuchaj, rozumiesz? Naprawdę, zobacz, Bożenko.
Zobacz, kupiłem dla nas, dla mnie i dla ciebie te, wiesz, bilety co na ten wulkan, co ci obiecywałem. Zobacz, spójrz, przyjmij je. Tylko błagam, zostań, naprawdę. Przyjmij przeprosiny. Naprawdę kupiłeś te? Ale za co? Za co je kupił? A, że Włodek nerkę sprzedał, że... A, okej. W tym całym biznesowym zamieszaniu Włodek zapomniał o rodzinie. Na szczęście w porę to zrozumiał. Na Gran Canaria nie powstało wymarzone przez niego pierogowe imperium. Jednak mężczyzna nie żałuje tego, bo udało mu się odzyskać zaufanie żony i nie dopuścił do rozpadu rodziny. Teraz Maciejewscy mogą wypoczywać i cieszyć się wakacjami. A z czasem pewnie będą się śmiali ze swojej pierogowej przygody. No Włodek, może na Wyspach Kanaryjskich ci nie wyszło z tymi pierogami, ale jest jeszcze Ameryka, Ameryka Północna, Włodek, USA, SpaceX, NASA, do nich się odezwij. Oni będą chcieli wykorzystać twój farsz jako paliwo do ich rakiet. Ja naprawdę nie wiem. Ja pierdzi, co ja właśnie... Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Pamiętników z Wakacji. To był prawdopodobnie jeden z najbardziej porąbanych odcinków, jakie kiedykolwiek komentowałem. Dziękuję wam bardzo. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam na mojego Instagrama i mojego Twitcha, gdzie czasami gram w gierki. Dzięki wielkie i do życzenia na następnym odcinku. Czołem. Siemaneczko, ziomeczki, tutaj. Ludzie tak w komentarzach prosili, żebym zrobił, więc macie, zrobiłem. Bądźcie zadowoleni. Niech moc będzie z wami. Leon. Nie. Czekaj, wyłączę pranie. Dobra, już. A, czy działa mikrofon? Działa.